Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w dzisiejszy strasznie upalny dzień. Ledwo można oddychać, a jak tu jeszcze mówicie o płytach? No ale postaram się jakoś przybliżyć Państwu kilka ciekawych albumów. Koszulka mówi sama za siebie. Dzisiaj druga część tryptyku przedstawiającego według mnie 15 najlepszych płyt czechosłowackiego rocka. I tutaj od razu taka uwaga, że dostałem naprawdę bardzo wiele maili po poprzednim filmie, ale myślę, że niektórzy z Państwa troszeczkę nie dosłuchali, ponieważ większość nich była takiej treści, że fajnie, że wszystko super, ale brakuje takich grup jak, tak? I tutaj Państwo wymieniali kilka killerów czechosłowackiej sceny. No tak, ale tam to były tylko płyty z miejsc 10-15. A właściwie wszystkie te płyty, które te grupy, może tak lepiej powiedzieć, które wymieniali Państwo w mailach, będą pojawiały się w kolejnych filmach, czyli dzisiaj i w zamykającym tryptyk filmie z miejscami 1 do 5, tak? Więc zachęcam do oglądania. Dzisiaj mamy miejsca, tak jak już mówiłem, 10 do 6. I na 10. miejscu mojej listy ustawiłem taką grupę, która się nazywa Synkopy 61. Synkopy 61 nagrały sporo singli w latach 60. Nie nagrały nigdy longplaya, za to nagrały 30-calówki. I jedna się nazywała pierwsza Festiwal, druga Xantipa, a trzecia Formule 1. I właśnie tą Formule 1, teraz ją pokazuję, wybrałem na listę swoją na numer 10. Dała mi na stronie 7 tylko punktów. Może dzisiaj bym dał 8, nie wiem, a może 7. No mniej więcej tak to jest, 7, 8 na 10. Dlaczego wybrałem tą płytkę? Bo jeszcze powiem tak, że w tym najbardziej rockowym momencie, czyli te dwie ostatnie 10-calówki, tak? Czyli tak Xantipa i Formule 1, zespół był pod silnym wpływem Uriah Heep, nawet na Xantipie tam są dwa covery czechosłowacko, może tak, języczne utworów Uriah Heep, trochę z motyką na słońce, tak. No, niby fajnie, ale no, przepaść jest straszna. Natomiast dlatego wybrałem tą płytkę, ponieważ tutaj te wpływy są ciągle widoczne, ale jest więcej oryginalnego repertuaru. No i na drugiej stronie mamy taką suitę 13-14-minutową, która się nazywa, pisze to uchy, to uci, to usi. Nie wiem, jak to się czyta po czesku. W każdym razie te to uchy. Fajne granie. Zaczyna się też od takich chórków troszeczkę jurajo-hipowych. Jest taka część galopująca, melodyjna, potem trochę zwolnienie, trochę improwizacji. Na koniec znowu śpiewanie i takie dosyć soczyste granie z hammondami, z wejściami sekcji dętej, ale naprawdę w dobrym tego słowa znaczeniu. Może nie jest to koloseum, tak? Ale nie jest to też taki totalny big band. I fajnie się tego naprawdę słucha. Troszeczkę zawsze mam niedosyt słuchając tej grupy, że oni tak fajnie grają, ale tak brakuje takiej kropki nad i. Nie? Coś tam delikatnego jest w tej muzyce. Nie potrafią przyłożyć. Te same dźwięki, tylko jakby z większą energią zagrali. Byłoby super. Na pierwszej stronie jest ciut gorzej, chociaż ten pierwszy utwór Formule 1, tak? Czyli ten jakby tytułowy jest fajny, taki galopujący, potem troszkę bardziej popowo, folkowo, jakieś orkiestracje, ale generalnie jest dobra melodyka tych utworów, to się dobrze broni też dzięki melodyce. Płytka wyszła w 75 roku, czyli dość późno, ale nie znajdą Państwo tu śladów żadnego funkowania ani tych klimatów. Raczej dobry stary rock z początku lat 70., a nagrywana była na kilku sesjach w 74 roku. No i coś. I może tyle, bo się znowu rozgadam, a chodzi też, żeby to było w miarę skondensowane. Także pozycja 10, synko. A! Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ktoś, bo te 10-calówki no, nie są aż tak proste do kupienia w ładnych stanach. Wyszło coś takiego w 2009 roku. To jest podwójny winyl, duży tym razem, który zbiera te wszystkie 30-calówki, to mamy ich okładki, jeszcze są jakieś dwa bonusy. Także taka, myślę, że to jest do kupienia w przyjemnej cenie i bardziej taka budżetowa opcja dla tych, którzy chcieliby sobie z winylu posłuchać tych synkop, a nie bardzo mają dostęp do oryginalnych wydań. No to tyle, to posłuchamy sobie oczywiście fragment tej suity To Uchy, a potem wracam i przedstawiam numer 9 na naszej liście. Thank you.
przechodzimy do numeru 9 i to jest mój faworyt. Co prawda tylko numer 9, no bo tam na kanwie czechosłowackiego rocka działo się dużo dobrego. Dałem 8 punktów, kto wie, dzisiaj może dałbym i 9. Bardzo lubię tę płytę, chociaż nie jest prosta w odbiorze. Więc pokażmy ją. Prudy. Zwonki. Prudy. Ze Słowacji. Już chyba troszeczkę mogłem o tym mówić przy okazji omawiania albumu Zielona Poczta Pawola Hamela i Mariana Wargi. No więc ci dwaj panowie właśnie tutaj spotkali się i stawiali pierwsze rockowe kroki. Bardzo ciekawa muzyka. Jak to wyszło w 69 roku, natomiast nagrania były nagrywane w studio radiowym w Bratysławie chyba. Tak, w Bratysławie. Niby w grudniu 68, ale gdzieś doczytałem, że też wcześniej były sesje w 68. Czyli jak na 68 rok, no naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś u nas taką muzykę w radio nagrywał. To jest taki trochę psychodelii, trochę rocka, trochę barokowego popu, trochę wpływów muzyki jakiejś takiej słowackiej, folkowej, troszkę klasycznej, troszkę jazzowej. Naprawdę wszystko to jest bardzo misternie poskładane. Kompozycje nie są takie łatwe w odbiorze, ale ja przyznam, że tak po trzecim, czwartym przesłuchaniu to już uwielbiałem ten album. Ciekawa melodyka, fajne wykonanie. No Marian Warga, o którym jeszcze będę mówił w ostatnim filmie, no bo tam znajdzie się oczywiście płyta tego najważniejszego jego projektu, czyli Collegium Musicum. No to jest klasa sama w sobie, tak? On tutaj gra i na hammondach, i na fortepianie, i na klawesynie, na czeleście, tak? Czyli to jest naprawdę taki eklektyzm. No, niewątpliwie no, panowie byli pod wpływem sierżanta Peppera, tworząc ten album. Druga strona wydaje się jeszcze bardziej ciekawa, może troszkę trudniejsza muzycznie. Tam są same kompozycje Mariana Wargi. Na pierwszej stronie jest kilka Pawola Hamela, ale naprawdę polecam wszystkim. Płyta jest zrealizowana tylko w mono, no, dlatego że jest skompilowana z nagrań radiowych. I to jest trudno kupić na winylu jako oryginalne wydanie i pokażę teraz Państwu, jak to jest wydane. To nie jest pomyłka. Ta płyta nie została wydana w okładce, tylko to jest taka rozkładana koperta, która okala płytę. No więc dramat, wiadomo, że one wszystkie były zniszczone i tak dalej, i tak dalej. Oryginalne wydanie to jest ten biały label Suprafonu. Mono jest naprawdę trudne do kupienia, ale warto się postarać. Tym bardziej, że wydania kompaktowe na jeden tam było nawet trochę bonusów, chyba z 5. Nie brzmią tak dobrze. W ogóle ta płyta nie brzmi jakoś olśniewająco dobrze. Prawdopodobnie właśnie dlatego, że realizowana była na sesjach radiowych. Ale z winylu brzmi znacznie lepiej. No i cóż, no posłuchamy sobie tego sztandarowego chyba utworu. Czyli Zwonki, Zwonkie. Pierwszy, który usłyszałem. Przebojowy. Fajny. Sama przyjemność słuchania, więc od razu wpadające w ucho i dobry na zachętę. Jeszcze w kilku słowach, że potem właśnie od razu powstało Collegium Musicum, czyli Marian Warga i Fedor Fresho, basista, poszli tam do tego zespołu. Część grupy została przy Pawle Hamelu, by się chciało powiedzieć, ale chyba przy Pawolu Hamelu powinienem mówić. I nagrała kolejny album, który został zatrzymany przez cenzurę i wydany dopiero po latach, taki mroczny, nie za fajny. A potem do połowy lat 70. Paweł Hamel działał właśnie pod tym szyldem Paweł Hamel i Prudy i nagrał parę naprawdę fajnych płyt, których z racji tego, no, że trzymają się zasady jedna grupa, jedna płyta na naszej liście nie prezentuje. Ale polecam na pewno do wsłuchania. No dobrze, dosyć gadania. Słuchamy Prud i wracamy z numerem 8.
chciał nam zająć i objąć. Numer 8. Kolejna płyta, której dałem też 8 na 10, a chyba dzisiaj dałbym troszkę więcej, czyli 9. Legendarny zespół Matadors, stworzony przez legendę czechosłowackiej gitary Radima Hladika. Absolutna ekstra klasa grania takiego blues rockowego, jazzującego, mistrzostwo świata. Niewielki człowiek z dużą gitarą i jeszcze większym talentem. No i właśnie pierwsze swoje kroki tam stawiał w tej grupie Matadors. Oni jak większość czechosłowackich grup najpierw nagrywali single, epki, aż w końcu w 1968 roku przyszedł czas na longplay, którego nie mam w oryginalnym wydaniu. Kiedyś to przegapiłem, nie był drogi. Pamiętam, jak Czesi przyjeżdżali tam w latach 90. czy na początku lat 2000 sprzedawać płyty, to za 60 zł oddawali ten Matadors. Trzeba było go wówczas kupić. A kiedy ostatnio byłem w Pradze i poszedłem do dosyć takiego profesjonalnego sklepu z winylami, no to pan wyjął spod lady Matadors w średnim stanie, powiedział 350 euro i nie za bardzo mi się to spodobało. Tym bardziej, że płyta jest w mono i w stereo, wolałbym mieć oczywiście tą wersję stereo. No ale nieważne, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Wyszła taka edycja na 40-lecie tych Matadorsów. No fajna okładka, bo jest inna niż oryginalna, więc zawsze można mieć. Tutaj pokażę, oryginalna okładka była taka, a potem zaraz wyszło wznowienie, które jest dosyć tanie w takiej okładce. Tak. Uwagę zwraca też kapitalna realizacja nagrań. Brzmi to naprawdę wybornie. Ta płyta jest anglojęzyczna, chociaż większość kompozycji to są kompozycje Matadorsów. Jest też chyba 5 coverów. Ale te covery wcale nie odstają od oryginałów. To jest muzyka, to taka wypadkowa, trochę rytm and bluesa, psychodeli, freak beatu. Gitara na pierwszym planie, soczyste brzmienie, tak, swobodne wokale, dobre melodie. Naprawdę fantastyczny album. Rozpoczyna go utwór, który właściwie powinienem zaprezentować, który uwielbiam, Get Down From Tree. On został wcześniej nagrany na epce, a potem na potrzeby tego albumu nagrano jeszcze raz wokale. I tutaj brzmi to naprawdę europejsko. No ta epka wyszła w 1967 roku. Naprawdę nie mieli się czego wstydzić. Może byli zapóźnieni, ale tak nie więcej niż o rok. Tak? Ja nie będę się tutaj pastwił nad kondycją naszego ówczesnego rocka, no ale jak ktoś tak posłucha Radima Hladika, to legendy naszej gitary kiepściutko wypadają na tym tle. No nieważne. W każdym razie zaprezentuję fragment utworu, który się nazywa, kończy stronę A, nazywa się Extraction. Fantastyczny, odlotowy, psychodeliczny numer instrumentalny, takie czeskie Interstellar Overdrive. Można by powiedzieć, no i można dużo gadać, ale po co dużo gadać, jak można puścić. Więc zaraz fragment tego utworu z płyty Matadorsów. Numer 8 na naszej liście, 8 gwiazdek na 10. Dzisiaj myślę, że dałbym 9. Zapraszam do słuchania i wracamy z kolejną płytą. We'll be right back.
mamy numer 7, nieco mniej znany wykonawca, zespół, nie wiem, chociaż teraz zrobił się już bardziej kultowy, ale w epoce wydania tego albumu była to jakaś kompletna tajemnica. Pan nazywa się, też nie wiem, czy dobrze przeczytałem, Dejo Ursiny, a jego zespół Prowizorium. Nagrali jedną z najciekawszych płyt czechosłowackich w 1972 roku. Po prostu zatytułowana Dejo Ursiny. Dejo to chyba trzeba by przeczytać. I Prowizorium. Śmieszne, bo właściwie ten zespół to dał kilka koncertów. Potem z niego został tylko właśnie lider i pianista Jarosław Filip. I podobno dokoptowali poznanych tam dzień czy dwa dni wcześniej dwóch muzyków z grupy Flamengo. I tak powstał ten album. W całości zaśpiewany po angielsku. Naprawdę bardzo taki wysmakowany, fajny. Na pierwszej stronie mamy 19-minutową suite. Mi się kojarzy ona mocno z klimatem Procol Harum, tak? Znaczy są takie spokojne hamondy. Generalnie jest utrzymana w takim snującym się rytmie i tempie. Troszkę takich bluesowych wejść gitary, ale raczej rozleniwiających. Niełatwa melodyka, to od pierwszego przesłuchania to tak nie wejdzie do głowy dobrze, ale jak się troszkę człowiek wgryzie, to jest naprawdę fajne. Kilka może szybszych momentów, ale generalnie to się tak snuje, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. W podobnym charakterze są utrzymane dwa nagrania, pierwsze ze strony drugiej, a trzecie jest troszkę szybsze. Takie jakby tam była mocniejsza sekcja dęta, to by mi przypominało nawet, może ktoś zna, brytyjską grupę Galliard. Niestety w połowie wchodzi solówka perkusyjna i jak Państwo wiedzą, ja nieszczególnie jestem fanem solówek perkusyjnych na płytach studyjnych. Album wyszedł w 1973 roku, a więc już nie na niebieskim, tylko na tym pomarańczowym labelu Suprafonu. Staram się być delikatny, bo to... No bo to byłoby trudno odkupić w takim ładnym stanie. I jeszcze w albumie mamy wkładkę. Ładny insert bardzo ze zdjęciem pana Dejo i tekstem o nim chyba, albo o czymkolwiek po czesku. Trzeba by się w to wgryźć. Także teraz wkładka mnie zasłania całkiem. Niedobry kadr. Także numer 7. 9 na 10 tutaj dałem, Dejo Ursiny i Prowizorium, no i oczywiście posłuchamy sobie fragmentu tytułowej suity, która nazywa się Christmas Time, notabene. No dobrze, zapraszam na chwilę obcowania z tą bardzo intrygującą i wciągającą muzyką i wracamy z numerem 6, czyli ostatnim w dzisiejszym filmie.
No i na miejscu szóstym, znowuż z notą 9 na 10, znalazła się płyta, która zawsze kojarzy mi się trochę z tym Dejo, którego przed chwilą omawialiśmy. To jest album grupy Framus 5, sygnowany jako Michał Prokop i Framus 5. Mesto R, coś takiego. Dlaczego kojarzy mi się? No bo na pierwszej stronie też mamy długą suitę, też taką troszkę snującą się z tymi organami Hammonda w klimacie Procol Harum, chociaż tutaj jest zdecydowanie bardziej soczyste brzmienie. Są ostre wejścia sekcji dętej, jeśli ktoś zna płytę Nowa Synteza grupy Blue Effect, czyli Modry Efekt, to coś takiego mi się z tym kojarzy. Jest orkiestracja, zespół gra bardziej energetycznie, są takie chyba większe zmiany klimatów, bo czasem jakieś jazzowe improwizacje na Hammondzie, czasem ostrzejsza gitara. I też nie jest to taka prosta melodyka, ale wciąga. Naprawdę fajna rzecz. Na drugiej stronie mamy cztery kompozycje, z czego pierwsza jest taka bardziej dynamiczna, z niezłymi, ostrzejszymi wejściami. Ostatnia znowuż powraca do tego snującego się rockowego klimatu. No, ale te dwie środkowe bardzo niebezpiecznie zahaczają o pop, taki zorkiestrowany, tak, niemalże festiwalowy czy skoczny. No, ale to stanowi raptem tam, nie wiem, jedną szóstą całej płyty, może jedną piątą. Ten album został nagrany już w 70 roku, wydany w 71, czyli jest mocno wcześniejszy od Dejo. W związku z tym jest na tej niebieskiej nalepce Suprafonu. Okładka jest nielaminowana tym razem i dlatego jest bardzo ciężko znaleźć w dobrym stanie. Moja na szczęście jest, chociaż grzbiet trochę ledwo żyje, tak? No jest naprawdę taki papier jak w polskich płytach niemalże. Może ciuteńkę grubszy, ale naprawdę kiepski. I cóż można jeszcze powiedzieć poza poleceniem tej naprawdę fajnej i ambitnej takiej płyty, która po kilku przesłuchaniach powinna stać się jedną z Państwa ulubionych, jeśli ktoś lubi czechosłowacki rock, a nie znał jeszcze tego albumu. Mogę powiedzieć, że grupa nagrała wcześniej, rok wcześniej, swoją debiutancką płytę, bo to jest druga, na której znalazły się właściwie same soulowe covery. No fajnie to wszystko zagrane, chociaż tak dość sztampowo, nie z takim wielkim polotem. Dobrze zrealizowane, jak zwykle to u Czechów, no ale to nie jest nic ciekawego dla rockowego ucha. Także ta druga płyta powinna stać się zdecydowanie obiektem Państwa westchnień. No i cóż, no oczywiście tradycyjnie fragment tej suitki z pierwszej strony Mesto R w wykonaniu grupy Framus 5 i Michała Prokopa. I to tyle na dzisiaj, czyli podsumowując, przedstawiłem Państwu albumy, które zakwalifikowałem na swojej liście od numeru 6 do 10. No a już za chwilę, chciałoby się powiedzieć, już za chwileczkę, już za momencik. Wrócę i przedstawię Państwu ten crème de la crème, czyli to, co według mnie najlepsze w czechosłowackim roku, pięć płyt z samego topu. Dziękuję serdecznie za uwagę, do zobaczenia na kolejnych filmach, no i zostawiam Państwa z Mestem R. Snad kvůl za tebou, za tebou. We'll be right back.
usnul mladý král. Vešel v město jménem R. Zabloudil a odespal.